Roxana Halabry, witam w kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej. Zabawa w Radiu Rekord polega jednak na tym, że na dane stanowisko rekrutujemy kogoś, kto już daną funkcję pełni. Proszę się przedstawić i powiedzieć, ile pan ma lat. Dzień dobry, Robert Prygiel, 40 lat. Dobry trener to nie tylko taki, który ma wiedzę, to również opracowywanie strategii, rozgryzanie przeciwnika. Co stanowi o skuteczności trenera? Na pewno bardzo ważnym aspektem jest ciężka praca. Regularna ciężka praca bez względu na wyniki. Czy mecz ostatni był wygrany, czy przegrany. Trzeba pracować cały czas ciężko, nie popadać w chóra optymizm, nie załamywać się porażkami. To jest bardzo ważny element, ale również bardzo ważne jest, żeby trener potrafił być dobrym psychologiem. Potrafił zareagować odpowiednio w danych sytuacjach, w sytuacjach kryzysowych. Potrafił bardzo szybko poznać swoich zawodników, jak reagują na stres, jak reagują na słowa motywacji, na słowa czasami męskie, męskiego upomnienia i trzeba ich szybko poznać, jaki wariant im pomoże, jak szybko będą mogli przejść po nieudanych zagraniach do siebie, wrócić do odpowiedniego stanu psychicznego właśnie. I to jest rola trenera, żeby jak najszybciej poznać swojego zawodnika. W pana przypadku to przejście z aktywnego gracza na poziom trenera. Ciężko się szkoli swoich kolegów z drużyny? Nie wiem, nie było tak ciężko. Mi się to akurat udało, bo miałem bardzo świadomych zawodników, więc to, że wcześniej byliśmy razem na boisku, a później nasze role się zmieniły z kolegi, zostałem ich poniekąd pracodawcą. Oni byli na tyle świadomi, że potrafili wiedzieć, gdzie jest ta linia, której przekroczyć już nie można i na pewno dużo jest w tym ich zasługi, że przyjęli tą moją nominację na trenera bardzo świadomie i ich praca wyglądała na tyle dobrze, że byłem z tego bardzo zadowolony. Kiedy pan opracowuje strategię na dany mecz, opracowuje w jaki sposób ograć przeciwnika, czy członkowie drużyny w jakikolwiek sposób albo kiedykolwiek poddali wątpliwość pana strategię, dyskutowali z nią, także nie chcieli jej zaakceptować? Nie było takiej sytuacji. Na pewno my przygotowując taktykę do meczu, robimy to w sztabie. Jest od tego człowiek specjalnie zatrudniony, statystyk. Jest Wojtek Stępień, mój asystent, który również się angażuje w to i zarówno jak ja i ja. Są rzeczy, na które chcemy znać zdanie drużyny. Pokazujemy im, jak w danej sytuacji przeciwnik reaguje i staramy się wspólnie ustalać taktykę. Oczywiście te sytuacje są marginalne. Na ogół to ja narzucam styl i formę, jaką będziemy grać, ale są momenty, gdzie chciałbym usłyszeć zdanie zawodników, bo to tak naprawdę ja mogę rozpisywać i przygotowywać taktykę, a to ludzie realizują, więc ja też chcę ich znać zdanie, jakim będzie łatwiej w danej sytuacji reagować i którą taktykę przeze mnie przygotowaną będzie im łatwiej realizować. Bycie trenerem to praca pod presją. Kilka przegranych może zadecydować o tym, że mógłby pan pożegnać się z tą funkcją. Jak reaguje? Jak radzi sobie pan ze stresem? Jak odreagowuje? No jest to duży stres, zwłaszcza w takim ośrodku jak Radom, gdzie siatkówka od wielu, wielu lat jest bardzo ważną częścią dziedziny sportu w Radomiu. Tym bardziej dla mnie, gdzie ja wychowałem się, urodziłem się i bardzo dużo czasu spędziłem w Radomiu, gdzie bardzo dużo osób znam, więc po wygranych lub przegranych meczach wychodząc na ulicę słyszę słowa wsparcia lub słowa gratulacja, także dla mnie ten stres jest na pewno dużo większy. Jak reaguję? W bardzo prosty sposób. Lubię się po prostu zmęczyć. Lubię po meczu pójść, pobiegać, wypocić się, pójść na siłownię, czyli rozładować te emocje męcząc się i wtedy mi łatwiej jest usnąć. Treningi, mecze, te wyjazdowe, opracowywanie strategii, dużo myślenia o tym, jak pokierować drużyną tak, aby skutecznie awansować. Ale z drugiej strony rodzina, dom. Jak pan odnajduje balans między jednym a drugim? Da się to w ogóle osiągnąć? No jest to ciężkie. Jest to na pewno zawód, który przenosi się do domu. Nie ma co ukrywać. Dzięki temu, czy może przez to, że ja grałem w siatkówkę w sumie 20 lat, a jesteśmy już 15 lat po ślubie,
Żona moja siłą rzeczy stała się moim kibicem i siłą rzeczy przeżywa ze mną porażki i sukcesy. Także nie ma co ukrywać, że nasze życie rodzinne jest w dużej mierze podporządkowane pod mój zawód, jaki jest trener siatkówki obecnie, wcześniej jako zawodnik, i już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Naprawdę mam bardzo wyrozumiałą żonę, która rozumie, że by być skutecznym w pracy, trzeba mieć bardzo spokojną głowę w domu, i moja żona, ona wie, kiedy jestem zły, kiedy jestem zadowolony, i czasami jak przegramy mecz, którego nie powinniśmy przegrać, i przychodzę do domu, to widzę, jak zarówno żona, jak i dzieci wszyscy chodzą wokół tatusia, daleko od tatusia, bo wiedzą, że jestem zły, a na pewno nie jest to dobre, ale też i pokazuje, że mam tych najwierniejszych kibiców przy sobie zawsze, na dobre i na złe. Teraz czas na losowanie pytania. Proszę wylosować jedno, przeczytać na głos i odpowiedzieć. No to które będzie to chudsze może. Gdyby mógł pan wybrać, to trenerem jakiej innej drużyny chciałby pan być? No ja myślę, że to pytanie takie retoryczne, bo tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, będąc trenerem Cera Czarnych Radom. I to nie jest kurtuazja z mojej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, ja się tu wychowałem, ja tu mam dom. Dużo zdrowia i dużo setów meczów rozegranych w barwach drużyny radomskich. Także jestem szczęśliwy i naprawdę nie musiałbym wybierać. Oczywiście myślę, że każdego marzeniem jest prowadzić reprezentację danego kraju. Ja też gdzieś tam z tyłu głowy mam taki cel i będę kontynuował, a chciałbym, tak jak wspomniałem wcześniej, pracować jak najdłużej w Radomiu z jak najlepszymi efektami. A teraz czas na pytanie z innej beczki, czyli sprawdzamy pana reakcję na zaskakujące sytuacje. Ile piłek pomieściłoby się w hali Mosiru? Milion. Pan policzył? Nie wiem. Jeżeli samą halę weźmiemy, no to może mniej, ale halę traktuję jako cały kompleks, więc na pewno milion. I czas na ostatnie pytanie. Przyszedł pan na rozmowę kwalifikacyjną. Jaką ocenę szkolną by pan sobie za nią wystawił? Jak pan wypadł? Szósteczka. Szósteczka. No i tym miłym akcentem kończymy. Moim państwa gościem był trener Cerrad Czarnych Radom, Robert Pergiel. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, załapałem się? Sądzę, że tak. Dziękuję bardzo, jestem bardzo mile zaskoczony. Roxana Halabry, do usłyszenia. Dziękuję.